Po raz drugi już spotykamy się tutaj w Giżycku na takich przedsięwzięciach typu Operacja Bojen. To nas bardzo cieszy, że coraz więcej ludzi przyjeżdża do Giżycka po to, żeby to zobaczyć. I nasi mieszkańcy się do tego przygotowują i turyści odbierają to, że z taką dobrą monetę, że my jako tubylcy, którzy na tych terenach dawnych Prusów potrafimy coś zorganizować i pokazać, jaka była historia, żeby to przybliżyć tym ludziom, gdzie my jesteśmy, w którym miejscu, co my robimy. A chyba w najlepszy taki właśnie sposób to trzeba to pokazać. Tak to było. Nie oszukujemy. Tu były kiedyś inne ziemie innych ludzi. Ale teraz my jesteśmy na tych ziemiach i my o nie dbamy i fajnie jest i bardzo dobrze, my się dobrze tutaj czujemy, my jesteśmy Polakami, my jesteśmy no, zadowoleni, szczęśliwi, że tutaj mieszkamy. Ale też chcemy pokazać tym naszym następcom, że tu kiedyś było inaczej, a jak było, to pokazuje historia. I dlatego też zależało nam na tym, żeby pokazać Operacja Bojen, sama nazwa mówi, co to znaczy Twierdza Bojen. W dzisiejszym dniu już podkreślaliśmy to. Twierdza to było Giżycko. Nie było miasta tak naprawdę, było jak tam kilka zabudowań, ale była twierdza. I dopiero poprzez budowę twierdzy tu się rozwinęło miasto. I teraz jest to miasto. Fajnie jest. Pokazujemy, jak to było wcześniej, jakie było mundurowanie, jak było uzbrojenie, jak ludzie tutaj sobie żyli, jak funkcjonowali, kogo się bali. Wiadomo, że cały czas Rosjanie byli zagrożeniem dla tej strony. I dlatego ta twierdza powstała w tym miejscu, gdzie dzisiaj jesteśmy, właśnie przy Moście Obrotowym, gdzie to jest tak zwana Wyspa Giżycka, największy taki teren, gdzie można było suchą nogą przejść przez taki przesmyk między jeziorami Niegocin i Kisajno ze wschodu na zachód. I dlatego bojąc się właśnie tej strefy, był pomysł taki, że tutaj należy postawić twierdzę Bojen. I ta twierdza Bojen w I wojnie światowej odegrała znaczącą rolę, ponieważ przez to, że te działania niemieckie spowodowały to, że wróg, w tamtym czasie była to Rosja, myślał, że tutaj jest 10 razy ich więcej, jak było 3 tysiące, no to znaczy żołnierze, to oni uważali, że przynajmniej 30 tysięcy, że nie ma sensu, to my obejdziemy ten teren, żeby zdążyć na walkę pod Tannenbergiem. A co się okazuje? A tu jeziora, tutaj kanały, tutaj błoto, tutaj bagna i trzeba było przynajmniej nadrobić to 60-100 kilometrów. W związku z tym tam się spóźnili i przegrali tę bitwę pod Tannenbergiem. I dlatego ta twierdza nasza tak się zasłużyła w I wojnie światowej. Później II wojna światowa, wiadomo, ta twierdza nie była nigdy zdobyta, tak? Ona sama tam się poddała, były takie, a nie inne okoliczności, ale to, co było, chcemy pokazać w taki sposób, żeby ludzie, tak dostępnie, żeby ludzie zrozumieli architekturę militarną pokazać, wojenną, żeby pokazać te działania, które były w tym 100 lat temu. O tak powiem. I taki pomysł właśnie w tamtym roku nam wpadł do głowy, żeby z okazji tej setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej zorganizować taką imprezę. I ona naprawdę nam się sprawdziła w Lasku Miejskim. W Lasku Miejskim w tym roku powtórzyliśmy to w związku z tym, że to się ludziom podobało. Ale też, żeby zaznaczyć, że jest tak blisko do tej twierdzy Bojen z tego Lasku Miejskiego, tam gdzie były te działania wojenne, a tu mamy tą bliskość i ten charakterystyczny punkt dla miasta, most obrotowy, również zabytkowy, postanowiliśmy pokazać ludziom, no podejdźmy do nich, no namówmy ich, żeby spróbowali przychodzić do nas w te miejsca, które no warto pokazywać w Giżycku. I dlatego też taka nasza była decyzja, żeby zrobić w tym roku również i Las Miejski, i most obrotowy. Ale proszę Państwa, tak naprawdę to 13-15 lat temu mieliśmy ten pomysł, żeby zorganizować takie właśnie przedsięwzięcie typu inscenizacja. I gdzie już były rozmowy praktycznie zakończone i to miało dojść do skutku, no niestety stowarzyszenie nasze zostało pozbawione możliwości tutaj funkcjonowania na twierdzy Bojen w takim stopniu, jakbyśmy my tego chcieli. I dlatego też zaniechaliśmy, ale cieszę się niezmiernie, że później, po jakimś tam innym czasie, trochę lat minęło, włodarze, którzy opiekowali się twierdzą po naszej opiece, po zarządzaniu, doszli do wniosku, że jednak warto takie rzeczy pokazywać. No i to też. Oni robią swoje, my robimy swoje. A tak naprawdę to marzy mi się, żeby w którymś momencie, a może za rok, połączyć te wszystkie nasze działania, które
Oni mieli swoich 100 rekonstruktorów, my mieliśmy swoich 100 rekonstruktorów. Połączyć razem mamy już 200. To już jest potęga. To już jest naprawdę, można powiedzieć, że taki pokaz na całą Polskę. I trzeba to, do tego doprowadzić, żeby jak najwięcej ludzi zgromadzić, rekonstruktorów, i żeby zainteresować jeszcze poszczególne grupy, które powstają, które już mają jakieś pewne doświadczenie historyczne w całej Polsce, żeby zechcieli tylko ustalić jeden termin. Żeby nie było tak, że jednego dnia jest na twierdzy, później ludzie się gubią, bo no to ojejku, a ja myślałem, że to jest na twierdzy, bo ja chciałem iść do lasu miejskiego i odwrotnie. Po co? Uważam, że taka koordynacja może po zmianach władz, tak bardzo mocno zaangażował się w tą pracę pan wiceburmistrz Łożyński Roman. I on stanie się takim koordynatorem. Ja to powiedziałem, ja mogę spokojnie już odejść, bo jak ja widzę takiego człowieka, który nakręconego, tak jak ja, 22 lata temu, że on chce to zrobić, to niech on to robi. I jak dojdziemy do takiego wniosku, że warto to robić, bo to trzeba robić, to musimy wykorzystywać te mocne punkty, które my mamy w Giżycku. Taka jest rzeczywistość. Jeśli ktoś tego nie rozumie, ktoś opowiada, że ta twierdza jest niemiecka, tak myli się, nie będę określał jego, co on ma w głowie. Po prostu trzeba wykorzystywać to, co mamy, pokazywać wszystkim, a to przynosi nam wszystkim efekt. Turyści zostawiają, przyjeżdżają do nas pieniądze, które są nam tak naprawdę bardzo potrzebne. No, słuchajcie, druga sprawa, jest to fajny sposób na życie. Przyjeżdżają młodzi ludzie, starsi, przebierają, chcą się przebrać te mundury, no to trzeba to wykorzystać, że jest taka chęć, żeby ich nie zrażać od tego, tylko spowodować tak, żeby macie tutaj u nas naprawdę niezłe pole do popisu, róbmy to wspólnie razem.